krzywo. Właśnie sobie rozkminiamy. Na pewno musimy pomalować progi samochodu, bo one są zardzewiałe i były robione te poprawki u blacharza. Ale nie jesteśmy pewni, czy będziemy malować też ten samochód z przodu. Ponieważ no z jednej strony on wyglądałby wtedy lepiej, no ale to już tak jak sobie o tym myślę, to nam zajmie co najmniej jeden dzień. Jeszcze będzie kosztowało oczywiście swoje. Jeszcze coś może pójść nie tak. No a jednak to jest taka typowa dla tych samochodów rzecz, że ta farba im z przodu schodzi. I nie ma tam żadnej rdzy, więc to wygląda źle, ale też nie powinno być problematyczne, bo jakby każdy o tym wie, że ta farba schodzi, więc nikt się nie powinien doczepić kiedykolwiek, że to tak brzydko wygląda. No i możemy zaoszczędzić trochę kasy i możemy też się mniej wyróżniać samochodem, jeżeli tego nie pomalujemy. Taka jest teoria. To jest ten przód. No więc generalnie to wygląda no głupio, nie? Poprzedni właściciele to próbowali też sami jakoś naprawiać, ale to wyszło właśnie nieciekawie, więc moglibyśmy to porządnie zrobić, ale no zobaczymy, czy nam zależy na tym, bo to, co jest ważniejsze, to będziemy mogli to jakoś zaszpachlować, ale też jak pokryjemy to raptorem, jak damy taki pas na samochodzie odtąd dotąd, w sensie tam po całym aucie, to no to nie będzie tego niby aż tak widać. Tak to chyba zrobimy. Umyliśmy sobie na myjni samochód, chociaż wątpię, żeby to było ostatecznie ważne, szczególnie, że ta myjnia była jakaś kiepska. Pożyczył nam dziadek szlifierkę, więc dołączył nawet do niej papiery, takie do drewna. I wydawało mi się, że to będą w porządku, to są takie dobre jakości, ale szybko się bardzo zapychały od tego lakieru. Znalazłem zaraz obok sklep lakierniczy i tam dostałem odpowiednie papiery. Szpachlowanie to pierwszy raz to robiłem. Śmieszyło mnie, jak na filmikach na YouTubie mówili, żeby utwardzacza, którego daje się tam w proporcji 2 do 100 gram, to dawać na oko. Ale skąd ja mam wiedzieć, jakby ile wygląda 2 gram jakiejś nowej substancji, w ogóle 2 gram czegokolwiek. No także zakupiliśmy taką małą jubilerską wagę za 30 zł. Wkładałem to za każdym razem coraz lepiej, przy każdym jakimś miejscu i potem szlifowałem już ręcznie takim bloczkiem. W miejscach tych spawów ciężko było wyprowadzić jakoś do jakiejś prostości to, bo one mocno wystawały. Wydaje mi się, że powinniśmy byli je dużo mocniej zeszlifować, ale zrobiłem to raczej powierzchownie, bo się bałem, żeby nie nagrzewać za bardzo tych miejsc. Także zapchałem to, bo wiedziałem, że potem farba to zakryje. Nogi były zabezpieczone podkładem epoksydowym po pracy blacharza, ale wiedziałem, że potrzebujemy jakiegoś czasu od momentu, kiedy zaczniemy szlifować to. Kiedy ja wyszpachluję to, czego nigdy nie robiłem, więc nie wiedziałem, jak to wyjdzie, jak długo to zajmie, do momentu, kiedy będę mógł to malować. Więc z tego trochę wyniknęła taka sytuacja, że były jakieś pogodne 3 dni i wtedy musieliśmy to zrobić, bo jak już zacząłem to szlifować i otworzyłem to, to trzeba było już to na następny dzień pomalować przynajmniej podkładem epoksydowym, żeby nie pojawiła się rdza. No i najlepiej byłoby to oczywiście zrobić tego samego dnia, no ale robiliśmy to najlepiej jak mogliśmy. Żeby nam ten kilogram szpaku starczył.
O, instrukcja. Zajebiście, dobrze, że sobie przeczytałem, kurde. Żałuję, że część tej nie miałem maski, jak to robiłem, i żałuję, że nie przeczytałem tej instrukcji, tak na wypadek, jakby jednak coś ważnego było napisane. Zrobiłem obie strony i zostało mi z półtorej puszki, więc pomysł jest taki, żeby zrobić drugą warstwę, ale tak do pewnie połowy tego pasa, ale na to muszę poczekać pewnie pół godziny. Na opakowaniu jest napisane, że w 20 stopniach to powinno być między 30 a 50 minut, także za jakieś 20 minut zacznę robić tą lewą stronę. Tak to wygląda na ten moment. Oczywiście no warunki nie są idealne, to było wiadomo od początku, i nie powinno być to na słońcu. No i ten kurz tutaj jest strasznie sucho, strasznie wieje. Właściwie wszystko co może być jest złe, ale nie mogliśmy tego tak zostawić, bo zaraz zacznie padać deszcz. No to jakby to byłoby chyba jeszcze gorsze. Robaki się przyklejają, tam już jest Biedronka. Będziemy mieć taki wesoły, robaczony samochód. Podoba mi się jak to wygląda pod względem koloru i tej tekstury. Na szczęście te najgorsze jakieś nierówności faktycznie się ukryły. Powiedziałbym nawet, że te miejsca szpachlowane, kurde, po tej stronie to wygląda super, a po tej drugiej, co było tak naprawdę źle, w zasadzie tu było bardzo źle, nie? Bardzo. I to cała ta krawędź. Strasznie się to gubi dzięki tej teksturze, super. Z rzeczy, które bym zmienił, no to na pewno to, że ten podkład epoksydowy bym zmatowił, tak jak planowałem, włókniną, chociażby po wczoraj. No, ale mi doradzono, że nie ma potrzeby. No, mam nadzieję, że to się będzie trzymało. Generalnie się trochę stresuję, bo tutaj mi doradza mechanik, ale mam wrażenie, że on robi, znaczy on to robił już i mu się to trzyma, tak? Więc to znaczy, że powinno to działać, ale z drugiej strony on to robi nie według tych instrukcji, bo mam wrażenie, że i ta warstwa jest bardzo gruba. No też ten wiatr uniemożliwiłby na układanie pewnie cieńsze i mogłoby nam nie starczyć. A może, no nie wiem, mogłoby nie starczyć tej farby. Gotowy. Wystarczy podklejać. Jeszcze nie wiem ile z tym czekać, ale pewnie powinienem to zrobić niedługo. Fajnie wygląda. Nie ma wielu problematycznych miejsc brzydko wyglądających, więc się cieszę. Widać stąd, co, że krzywo. A po taśmie nie było jakoś widać. Idealnie. No więc jest kilka miejsc nieudanych. Widzę, że tu jest jedno małe. Musieliśmy nie zauważyć. Krawędź jest taka trochę średnia, bo przebija ten podkład, ale to chyba będzie ok, tam mi to nie robi.